ciągnik i naczepa, jednak od 1 stycznia 2027 roku. Szkolenie i egzaminowanie na kategorię C+E miały według pierwotnego planu być prowadzone na ciągnikach z naczepami od 1 stycznia 2025 roku. W rzeczywistości nowe realia szkoleniowo-egzaminacyjne wejdą w życie 2 lata później. To ukłon w stronę ośrodków egzaminacyjnych i szkół jazdy. Po prostu ośrodki szkolenia kierowców i centra egzaminacyjne potrzebują czasu na finansowe przygotowanie się do wymiany floty szkoleniowej i egzaminacyjnej. Szkoły jazdy i organizacje branżowe wskazywały, że po zmianach potrzebne będą pojazdy w 2 różnych konfiguracjach. Ciężarówka z zabudową na kategorię C oraz ciągnik siodłowy z naczepą na kategorię C+E. Do tej pory szkolenie na kategorię C oraz C+E mogło odbywać się na tej samej ciężarówce. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje zresztą, że przesuwając termin wprowadzenia w życie nowych regulacji, wzięło pod uwagę kondycję finansową WORD-ów. Stan ich finansów przedstawiony został w stanowisku Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Ja mam tutaj prośbę o 2 komentarze do Ciebie. Po pierwsze, no, ta zwłoka świadczy chyba o tym, w jakiej kondycji finansowej rzeczywiście są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego oraz branża szkoleniowa w Polsce. A po drugie, szkoda chyba, prawda, że przez kolejne lata młodzi kierowcy nie będą kształcić się w sensie praktycznym, przygotowywać do zawodu, który wykonują na co dzień później. Tak, a ja słuchając tego materiału zastanawiałem się, że tak naprawdę rząd, pomimo uporu, z którym walczył z ośrodkami egzaminowania, nie podwyższając kwot, teraz nagle zatroszczył się o kondycję finansową WORD-ów, że jest słaba. WORD-ów jest kilkadziesiąt w naszym kraju, ośrodków szkolenia kilkaset w naszym kraju. I nie wspomniano tutaj o tym, że słaba kondycja finansowa prywatnych przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia również może wpłynąć na to wszystko. WORD-y są jednostkami samorządowymi, które mogą sobie zaciągnąć kredyt i mieć gwarancję spłaty. Prywatny przedsiębiorca, zaciągając taką kwotę na nowy ciągnik z naczepą, tak naprawdę zamyka sobie drogę na wiele lat, bo jest to wydatek około powiedzmy 900 tysięcy do miliona złotych. Myślę, że znając kondycję finansową ośrodków szkolenia kierowców, to jest taki miecz Damoklesa na swoją tak szyję. Tak jest, wiszący dosłownie na włosku. I będzie to związane z podjęciem ryzyka. Ale ja nie sądzę, żeby znalazło się wiele ośrodków w Polsce, którzy zakupią nowe. Znowu będziemy posiłkować się 15-20-letnimi, takimi z odzysku, wyjeżdżonymi już. I kandydat na kierowcę, on owszem, nie będzie miał żadnego porównania. On będzie sobie dawał świetnie radę, bo to będzie jego pierwszy raz. Natomiast jeżeli przyjdzie kierowca na szkolenie kwalifikacji wstępnej, który już ma prawo jazdy i nagle przesunie się w czasie, czy też kierowca, który na szkoleniu okresowym zażyczy sobie ćwiczenia w formie zajęć praktycznych w warunkach normalnego ruchu drogowego. I dla niego to będzie coś takiego, jak kojarzy mi się z filmem Powrót do przeszłości z Michaelem J. Foxem. Cofnie się o 25 lat do tyłu i zobaczy, ale tu nic nie ma w tym samochodzie, to tylko sprzęgło, hamulec, gaz. Tak? No bardzo często mówimy o tym, że chcielibyśmy, aby szkolenie kierowców odbywało się w taki sposób, który przypomina rzeczywiste warunki ruchu drogowego oraz w pojazdach, które są pojazdami, którymi oni następnie będą się poruszać w ruchu drogowym. A według tego, co powiedział nasz ekspert Marek Krupental, niestety ze względów finansowych tak po prostu być nie może i nie będzie.